Cześć kochani, obiecałem właśnie, że będę nagrywał filmik z zakupami, które sobie zrobiłem. No to zacznijmy po kolei. Kupiłem sobie witaminę A, D, C, E. A, D, C, E, tak. 1 ml na litr wody, tu jest miareczka. Taką tam witaminkę sobie kupiłem. Druga rzecz, a jeszcze też się opowiem może o tej witaminie, to jest żeby, to jest właśnie na lot młodych, żeby młode były lepsze w czasie lotu i żeby chorób nie łapały się, szybko nie truły, takie rzeczy tam, wiecie. No i jeszcze tam różne, dużo rzeczy tu wspomniałam. No teraz druga rzecz. Pierwszy raz będę to dawał, no nie pierwszy, bo już dezynfekowałem klatki. No dobrze, to zaczynajmy. No to jest właśnie dezynfekcja klatek dla królika i dla gołąbków. Kupiłem tego dokładnie. Już wam kochani mówię, ile ja tego kupiłem. Kupiłem 2,5 kg tego w sklepie gołębiarskim. No, widzimy tutaj tak. O, ta masa, tu taka mąka, jakby to jest. Nie wiem, jeszcze nie otwierałem. Ściółka podłogowa do gołębników oraz dezynfekcji różnych innych klatek o działaniu dezynfekcji. Wyjaśnili, jeszcze raz powiedzieli, no to tak jest, zaraz wam przeczytam, może coś jeszcze o tym, po polsku trochę pisze. Ograniczenie rozszerzenia się zarodków chorób poprzestrzennych, działanie dezynfekcji. No, tu przeczytajcie sobie. No, przeczytaliście? No dobra. Tu jest właśnie numer, gdzie to zostało zrobione, sprzedane. Bardzo jestem zadowolony. Bo właśnie kupiłem, nie kupowałem właśnie. Mój kolega mówi, że lubi sam to iść na gówno. Że to się nawet nie nadaje już do sypania, że to tylko teraz truje gołąbki, niektórzy mówią. O kurde, bąk. Już bąki widzimy. A nie, tu szerszeń chyba. O szerszeń. Nie, ćmiel, kurde. Jeszcze ugryzie. Usiadł sobie. Widzimy, ćmiel mnie zaczął gonić. O. Na nasz. Cio! Ćmiel. Pierwszy ćmiel, jaki widziałem. O kurde, zaczął mnie gonić. Wow! Ćmiel mnie zaczął gonić. To ja się może lepiej schowam do domu na chwilę. Bo mnie ćmiel zaczął gonić. Muszę go iść pogonić. Dobra, to widzimy się już dosłownie już za chwilę. Dobra kochani, już właśnie. Sorry, dobra kochani, właśnie już wróciliśmy. Pogoniłem dziada, chciał mnie urządlić, ale dobra. No. No to jest taki właśnie produkt. Będzie oczywiście nagrane, jak będę dezynfekował gołębnik i klatki od królika. Królików niedługo, mam nadzieję. Dzisiaj miałem jechać na giełdę kupić królika sobie. Sorry, że nie nagrywałem obrączkowania gołębi. Już mam zaobrączkowane. Zaraz zresztą zejdziemy do gołębnika. Znaczy mam następne młode, myślę, że mi się uda następne. To następne, to jutro będę obrączkował. No. A widzimy, niby to jest najgorsze gówno z tego co mówiłem wtedy. Z jakiś grit, następny, minerały jakieś. Tu są, widzimy, zaraz. No, tu jest jakiś grit. Nie wiem, jeszcze nie dawałem go nigdy. No. To idziemy sobie teraz do gołębnika, jak mówiłem, zobaczyć. Mogłem, w sumie zostawiłem po dwa jajka. Zawsze mógłbym zostawić jedno, żeby te młode szybciej rosły, nie? A, sorry, za ciemno. Co to było? A, gołąbki tam siedzą sobie. Tu takie, jeszcze takie coś daje, jak mówiłem. Witaminy. K
królikowi widać taki zakwaszacz. Co tutaj? Takie coś jeszcze. No, obrączki stare, czternastki. No dobra, to wejdźmy sobie. Dalej, widzimy. Może to dopuść sobie. Tutaj się młode dzisiaj właśnie wykluły. Ja zresztą zaraz pokażę, nie będę wyciągnął. Tu się dzisiaj wykluły. Tu już dokładnie się wykluły te młode. One się wykluły chyba jakiś tydzień temu, jutro będzie. 6 dni temu się wykluły. Samczyk i samiczka. No, tutaj drugi jest. Trochę mniejszy. Tu siedzi samczyk na jajku. Samiczka i samczyk. Takiego samczyka jednego wyjątkowego. Siedzi samczyk. Oj! Widzimy, z 2015 tu już są gąbki zaobrączkowane. Widzimy. Sorry, że nie nagrałem. Ale naprawdę nie mogłem. Ja na szybkie obrączkowałem. No. Gąbki już wypierzenia dają. Dostają. Teraz tu taką pojnik sobie kupiłem, mo zaczepiany, że mogę powiesić go. Tu jęczmień, tu pszeniczka jest. Zobaczymy, co się dzieje w tym na wolierze. No. A jaka obrączka ma? No ma. 0,75. Boże, 0,75 to jest oddział. Pomyliłem się. 0,455 i gąbek widzimy teraz wylotu, jesteśmy o do wylota kamerę wkładam. No, tam jedą ludzie z kościoła, o dzisiaj niedziela. Tu siedzi taki lotowiec, co do mnie wleciał, też go zaprezentuję, mam nadzieję zaraz. No tak to gołębnik jest. No, tak to jest u mnie w gołębniku. Tam jest taki gołąbek 2015, też zaprezentuję, też obcy się wleciał do mnie z lotu. Chyba Stephen też wleciał. No właśnie tutaj widzimy. Zaprezentuję, tam idą ludzie z kościoła. No, tam coś siedzi na dachu. Nie, ale tu gołąbki latają. O, lecą, latają. Na dachu nic nie siedzi. O, sorry za ten dźwięk taki był. No, kamera się odzywa, że do ładowania trzeba odczepiać. No. Mam plan teraz dokupić sobie parkę czerwonych. Tylko samca czerwonego, samiczka mam. Tego mam plan sparować z tym właśnie, co do mnie wleciał. No. Odkryłem Amerykę, że z 2006 też u mnie gołąbki są. Myślałem tylko, że jest 12, a jednak zielony był w 2006 był 9 i 2012 był zielony. Nie wiem, chyba jeszcze wcześniej, nie wiem, najstarszy to u mnie jest 2006 gołąbek. 2005, przepraszam, mylę się. U mnie jak na razie tu wszystkie roczniki są od 2005 od 2005 leci 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 w tym roku będzie. To jest ten widzimy takie umieśnionego gołąbka, o ten co się teraz wykrusza, co ma tę żółtą obrączkę, znacznik taki tipet żółtego, czy co to tam jest. To on właśnie do mnie wleciał, to jest, jak patrzyłem, linia Jansena. Jak zresztą wszystkie u mnie gąbki, to Jansen. Jansena. Teraz będę jechał z wujkiem do Belgii. Do Holandii, znaczy po Janseny. Do Jana Kohorda. Jedziemy właśnie do niego kupić kilka gołąbków, tam 30, ja będę sobie młodych nabywał.
No, wujek tam chyba więcej, nie wiem, na loty. Wiem, że będę brał z wujkiem, na koszowanie dawał. No, ja mam, no tu u mnie wszystkie są od Jansen, tego Jana Kochorda, gołąbki. Tu wszystkie są z Belgii, gołąbki. Tylko już są zaobrączkowane na PL, bo te co tutaj są, bo te stare właśnie co były, Jansena to pozdychał, tu są wszystkie Jansena. Jana Kochorda znaczy. Cześć, głębia! O, cześć, tu kuzyn właśnie wyszedł, tutaj siedzi. Flora Verwoorda, Samczyk, ten co właśnie do mnie wleciał. No dobra, no. Będzie na tyle, no. Widzimy ludzie z kościoła, no. No to cześć, na razie.